Nowa ziemia, nowa świadomość. Gwarantuję Ci, że to spotkanie o numerze 218 będzie kolejnym kluczem do szczęścia, który wykorzystasz jeszcze dzisiaj, aby Twoje życie było jeszcze lepsze i jeszcze piękniejsze. Może dokładnie teraz, w tej chwili, stoisz przed jakimś ważnym wyzwaniem. Trzeba podjąć mądre decyzje i masz takie wrażenie, że każda droga, którą wybierzesz, może mieć negatywne konsekwencje. Jest Ci bardzo trudno zdecydować, czy iść w tym kierunku, czy iść w tym kierunku, a może kontynuować Twoją drogę. A może pojawiają się bariery, problemy, przeszkody i masz już serdecznie dość. Dzisiaj to spotkanie pomoże Ci popatrzeć na wszystko z innej, wyższej perspektywy i podjąć te mądre decyzje z pełną świadomością konsekwencji, że jeżeli wybierasz jedną drogę, to idziesz w tym kierunku, a ta druga droga w tym momencie się zamyka. Nie można bowiem tańczyć na dwóch weselach, tak i nie można jednocześnie podążać dwoma drogami. Dzisiejsze spotkanie jest bardzo, bardzo wyjątkowe. Bardzo trudne do zrozumienia. Dlatego rozpoczniemy jak zwykle od aktywacji Twojego wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, połączenia z tym miejscem mocy, aby uwolnić się od chaosu myśli, uwolnić się od tego wszystkiego, co blokuje i hamuje Twoją percepcję, przyjęcie pewnych informacji. Dopiero gdy wszystko w Tobie będzie czyste i świetliste, pojawi się taka diamentowa aura, to wtedy przejdziemy do tematu naszego spotkania, bo będzie Ci dużo łatwiej. Po pierwsze, zrozumieć wszystko to, co pragnę Ci przekazać. Następnie idealnie to wykorzystać i zapamiętać oczywiście na przyszłość. To, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną, to nie jest przypadek, ponieważ nie ma przypadków i tak jak wybieramy sobie daną ceremonię w tym momencie, tego dnia, bo jakiś temat nas interesuje i przyciąga, tak i dzisiejsze spotkanie również dokładnie teraz ma dla Ciebie bardzo ważne znaczenie. Ponieważ jest to spotkanie z serii powyżej 200, które zaliczam do tych trudniejszych albo najtrudniejszych z tych wszystkich, które przeżyliśmy razem do tej pory, to oczywiście warto do niego wrócić za jakiś czas i popatrzeć jeszcze raz na te przesłania, już z inną świadomością, gdy minie troszeczkę czasu, to wtedy zobaczysz jeszcze wiele, wiele detali, wiele szczegółów, wiele drobiazgów, które będzie Ci dużo łatwiej wtedy zastosować i tak jak mówimy, pieczemy ciasto, potem dekorujemy, potem dodajemy tą wisienkę na torcie. Czyli za pierwszym razem słuchasz, jakieś informacje mogą Ci umknąć, za drugim razem już dekorujesz, czyli już przechodzisz do tych szczegółów, a za trzecim razem to już jest ta magiczna trójka i magiczna trójka jest tym momentem tej dynamiki, tej aktywności, że coś można bardzo łatwo wprowadzić w ruch. Niektóre ceremonie należą do tych łatwiejszych, je wystarczy raz wysłuchać i już to pamiętamy. Niektóre należą do tych trudniejszych i do tych warto powracać co jakiś czas, aby zrozumieć jeszcze bardziej ten głębszy sens. Dzisiaj porozmawiamy o 218, czyli osiemnastka i znowu spotkanie w deszczu, to już chyba tradycja nasza. Osiemnastka, czyli podświadomość, to wszystko co podświadome, ale w podświadomości mamy również wiele, wiele etapów. Niektóre to jest taka płaska podświadomość, a potem jest coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej. I czym schodzimy głębiej, to te procesy są trudniejsze, ale również dają nam większą satysfakcję, aby je pokonać, aby pokonać te wszystkie blokady, trudności, ograniczenia. I to dzisiejsze spotkanie to już jest takie wejście do takiej głębszej, 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 głębszej podświadomości. Nie przez przypadek w takim momencie energetycznym, czyli jesteśmy po portalu 88, po portalu 99 i wkrótce będzie portal 10.10. No, myślę, że idealny czas, aby spotkać się z tymi największymi wyzwaniami. Siły wyższe
twierdzą, że jesteśmy teraz w momencie bardzo trudnych egzaminów. Kolejny etap na naszej drodze wzrostu naszej duszy, rozwoju naszej duszy i takiej wewnętrznej transformacji. I taki moment takich niesamowitych wewnętrznych egzaminów znamy właściwie już od dziecka, ponieważ w większości bajek mamy to ukryte, ukrytą tą symbolikę, że jakiś śmiałek musi pokonać jakieś trudności, gdzie będzie sprawdzana jego intencja, będzie sprawdzana czystość serca i dopiero gdy przejdzie przez ten egzamin, to albo wygrywa, albo przegrywa. Teraz jest taki moment, aby zastanowić się, zapisać sobie na kartce, jakie bajki przychodzą Ci od razu na myśl, a potem podzielić się tym w komentarzu, aby również innych uczestników skierować na odpowiednią bajkę, która dla Ciebie wiąże się z tym tematem.